Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom Radia Zawiercie. Słuchaczom, bo transmitujemy to wydarzenie na antenie internetowego Radia Zawiercie. Widzom, bo transmitujemy to wydarzenie także na Facebooku Radia Zawiercie i Facebooku zawiercianskie.pl. Ja się nazywam Paweł Kmiecik, a to jest kulturalny wieczór Radia Zawiercie. Wydarzenie wyjątkowe, wydarzenie jakiego jeszcze nie było u nas na antenie, wywołane oczywiście epidemią koronawirusa. Mamy nadzieję, że ten czas, te najbliższe kilkadziesiąt minut spędzimy z Państwem w Państwa domach. Będzie nam bardzo miło, jeśli ten czas spędzimy razem. Skoro o koronawirusie słów kilka padło, to warto wspomnieć, że przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa. Dbamy o odległość między sobą, o maseczki, które będą nosili, noszą wykonawcy, ale już w trakcie śpiewu, będąc samemu w pomieszczeniu innym niż teraz to, w którym ja się znajduję, będą te maseczki zdejmowali. Jest minimalna liczba osób do obsługi tego wydarzenia. Wydarzenia, które, jak już powiedziałem, nazywa się Kulturalny Wieczór Radia Zawiercie. To, kto wystąpi na tym wydarzeniu, można zobaczyć na naszym plakacie. Ja będę o tym bardzo szczegółowo mówić i teraz już zapowiem to, co, a właściwie kto przed nami. Wystąpi w trakcie najbliższych kilkudziesięciu minut Aleksandra Płóciennik, chyba znana nam wszystkim wokalistka ucząca się śpiewu u Anity Maszczyk i Leopolda Stałarza. Uczy się również w Szkole Muzycznej drugiego stopnia imienia Grzegorza Fitelberga w Chorzowie w klasie Violetty Białk. Wystąpi również Ewa Olszańska-Rok, również artystka z Poręby, prowadząca także audycję w Radiu Zawiercie. O audycjach w Radiu Zawiercie jeszcze zresztą powiem dzisiaj nie raz. No i oczywiście fantastyczny, fenomenalny iluzjonista Paweł Kwiecień, który także jest w roli realizatora tego wydarzenia. Jeśli coś by się zdarzyło nie tak, zrozumcie, jest to na żywo, jest to pierwsze takie nasze wydarzenie. Miejmy nadzieję i mam nadzieję, że Państwu będzie się tak samo podobało, jak i nam. Dość mojego mówienia, zapraszam na pierwszy występ Aleksandra Płóciennik, piosenka Niebo to my, Edyty Górnik. Może widziałeś ją, gdy płakała resztką łez. Chciała być inna, lecz uznali to za grzech. Jej biały plecak jak żagiel pod wiatr, jakby chciał uciec hen w dal. Odwrócili się od niej, winna jest, wyrok brzmiał. Może widziałeś go, jak bał się obok przejść. Kartkę z tektury miał u szyi niby głaz. Stracił przyjaciół, jak traci się wzrok. Ciemno i strasznie i źle. Nasze serca stanęły w dniu, gdy on został sam. Niebo to my, odarci z gwiazd. Niebo umiera gdzieś w nas. Tak jak szkło, tylko nie pomyl się, wyglądają tak jak my, obojętni do bólu, jakby nigdy nie przeżyli nic. Nagle stają bezbronni, gdy dopadli
ucisk gwiazd. Niebo umiera gdzieś w nas. Niebo to my, wołowiu chmur, ja i ty. Tylu ludzi w potrzebie, bez szans. Otwórz dla nich swe niebo, schronią się tam, schronią się tam. Stracił przyjaciół, jak traci się wzrok. Ciemno i strasznie i źle. Otwórz przed nim swe niebo, by nigdy, nigdy nie był sam. Nie, 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 niebo to my, odarci z gwiazd. Niebo umiera gdzieś w nas. To była Aleksandra Płóciennik w utworze Edyty Górniak Niebo to my. Dodajmy trochę interaktywności do naszego wydarzenia. Jeśli Państwo zechcą na przykład kogoś pozdrowić na antenie tego wydarzenia na żywo, to można to zrobić w taki sposób, że wystarczy napisać komentarz na Facebooku zawierciańskie.pl pod tą transmisją. Jeśli będzie to komentarz, który będzie pozdrawiał kogoś w sposób sympatyczny, to bardzo serdecznie i bardzo chętnie go odczytamy. Pogoda dzisiaj, jak widzimy za oknem, jest piękna, ale mamy nadzieję, że nie zachęci to do odejścia od komputerów czy telefonów, ale do pozostania z nami. Co do pogody zresztą, to taki akcent kwiatowy dość mocno dzisiaj będzie widoczny. Zobaczycie zresztą za chwilę Państwo ten akcent w części kolejnej. Ewa Olszańska-Rok wykona piosenkę By coś zostało z tych dni. Wokół nas znów świat wzięłam w ramiona, przystanął w miejscu czas. Znowu walc we władanie swe porwał ciebie i mnie, a ja w twe oczy wpatrzona jednego tylko chcę. Tak żyć, by coś zostało z tych dni. Kiedy się miało w ramionach cały świat, gdy przy mnie byłeś ty, by chwile nawet najbłahsze pamiętać, tak by na zawsze zostało coś z tych dni, zostało coś z tych dni. Więc chodź ze mną pomarzyć, odszukać, pomóż mi. Ten czas, co równoważy szaro przeżyte dni.
jedna chwila wystarczy nam. Kochaj ją, niechaj trwa. Kto wie, co jutro się zdarzy, więc spróbuj tak jak ja. Tak żyć, żyć, by coś zostało z tych dni, dni, kiedy się miało w ramionach cały świat. Gdy przy mnie byłeś ty, by chwile, nawet najbłahsze, pamiętać, tak by na zawsze zostało coś z tych dni, zostało coś z tych dni. Na, 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 zostało coś z tych dni, zostało coś z tych dni. By coś zostało z tych dni, Ewa Olszańska. Rok, ten utwór za nami. Za chwilkę kolejny piękny utwór przed nami. Zanim jednak to nastąpi, pozwolicie Państwo, że powiem kilka słów o osobie, która przed chwilą występowała. Ewa Olszańska Rok prowadzi swoją audycję w Radiu Zawiercie, radiowy dyskont księżycowy. To audycja do posłuchania w każdą środę o godzinie 19.30. Bardzo serdecznie w imieniu wykonawczyni na tę ciekawą, oryginalną, miłą do słuchania audycję zapraszam już w najbliższą środę. A teraz bardzo serdecznie zapraszam na utwór w wykonaniu Aleksandry Płóciennik. Będzie to piosenka I Have Nothing, Whitney Houston. Aleksandra Płóciennik. Nothing, nothing, nothing.
needs to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again, this passion inside. I can run from myself, there is nowhere to hide. Your love I remember forever. Don't make me close. I Have Nothing, Whitney Houston. Ten utwór wykonała Aleksandra Płóciennik. Warto dodać, że Aleksandra Płóciennik prowadziła audycję Idole Zawierciańskiej Młodzieży w Radiu Zawiercie. Prowadziła, mówię, w czasie przeszłym, bo w czasie pandemii koronawirusa część audycji jest zawieszona, ale czekamy z niecierpliwością na powrót tych audycji, a to taka audycja, w której można było być zaproszonym i nawet zaśpiewać na antenie, ale na szczęście sam się o tym przekonałem. Nie trzeba było śpiewać całkowicie solo, ponieważ piękny śpiew Oli Muł, ten śpiew tych, którzy nie umieją śpiewać, również i mnie na szczęście zagłuszyć. Ale teraz przejdźmy do kolejnej części naszego wydarzenia. Ewa Olszańska Rock zaprezentuje dwa wiersze. Wiersz Ballada z Makaty i wiersz Jutro. Ewa Olszańska Rock. Teraz będzie jeszcze bardziej kwiatowo. Jest sobie zielony ogród na wszystkie pory. W rajskie szczypiory, drzewka lafiory. Panna tu leży w jarzynie, myśli, że na mięcie. Za długie nóżki podgięte, obie lewe i przejęte. Łokcie podpierają brodę, z boku widzianą urodę, odwrotną urody modę. Nad urodą wieniec dziwny, krakowski z pelcowizny. Na co panna czeka w zamyśleniu na flekach? Ani linowe ptaszki weselą ogród rajski. Jeden chudy ptaszek w palcach chłopca śpi. Jak do panny nadszedł, zagrał fi, fi, fi. A co to za plebejusz? A co ma za kapelusz? Kapelusz ma jak dudy, a gra ten patyk chudy. A słychać go za flety, aż panna tupie we fleki. Trzepocą pantoflowe wstążki, dygają rajskie widoczki,
panna w tych bucikach należąco fika. Sztajerki, oberki, raj tu nie lichy. Ja pantofelkami radi, radi, ra, maj mi po głowie. Owszem, nie powiem, radi, radi, ra. Graj, panie młody, do końca pogody, póki te ogrody nie stracą urody. A że te ogrody nie stracą urody, łaj, dyrydydyna, łucha! Teraz będzie wiersz mój, chyba troszkę państwu znany, ale myślę, że na tę porę bardzo przydatny. Tytuł ma Jutro. Jutro to tajemna losu obietnica. To bukiet kaczeńców w szmaragdowej wazie. To piosenka, która nagle nas zachwyca. Zakręt leśnej drogi na starym obrazie. Lecz bywa też harde i tupiące nogą jutro, co świat cały stara się obrazić. Przytacza banały, co z nas zadrwić mogą i wykrada światło z najświętszych ołtarzy. Czasem zaś jest skromne i od ludzi stroni, albo apatycznie łazi w miękkim futrze i palcem po szybie małe smutki goni. Widzisz, że dziś jutro nie myśli o jutrze. Często do południa wprost umiera z nudy, a nocą przybiega w podartych pończochach. I choć ma u boku zwykle mieszek chudy, ale tego jutra nie można nie kochać. Za nami wiersze Ballada z Makaty i wiersz Jutro Ewy Olszańskiej Rok. Jeśli chodzi o audycje Radia Zawiercie prowadzone przez występujących dzisiaj, to warto jeszcze wspomnieć o Pawle Kwietniu, który zresztą dzisiaj także wystąpi, ale na szczęście, jak obiecał, nikt nie zniknie. Paweł Kwiecień prowadzi audycję Trap Strefa w każdą środę o godzinie 19, a także Trap Talk razem z Filipem Blejczakiem w każdy czwartek o 21. Takie małe, niewinne lokowanie produktu. Teraz już zapraszam na występ Aleksandry Płóciennik, piosenka Listen, Beyoncé. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from deep within, it's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dream to be heard. They will not be pushed aside, returned into your own, all cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home, and I try to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than you want. You made of me. I follow the voice you gave to me. But now I'm gonna fight my own. You should have a listen.
There is someone here inside, someone I'd often died so long ago. Oh, mom screamed out, and my dream will be hard. They will not be pushed aside at words into your own, all 'cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I try to say what's on my mind. You should have known. Oh, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than you would. You made of me. I follow the voice you gave to me. Now I'm gonna fight my own. I don't know how I belong, but I'll be moving on. If you don't, if you won't listen to the song here in my heart, a melody I start, but I To był utwór Listen Beyoncé w wykonaniu Aleksandry Płóciennik. Bardzo dziękuję. To chyba czas na to dobry. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia. Dziękuję dyrektorowi technicznemu Radia Zawiercie Grzegorzowi Cebuli. Dziękuję nieocenionemu Pawłowi Kwietniowi, który pieczę techniczną nad tym wszystkim sprawował. Dziękuję, choć to jeszcze nie koniec, zachęcam do pozostania z nami oczywiście, naszym wspaniałym występującym, czyli Ewie Olszańskiej-Rok i Aleksandrze Płóciennik, ale dość podziękowań, bo przecież to jeszcze nie koniec. Jeszcze mnóstwo ciekawych momentów kulturalnych nas czeka w najbliższym czasie. Co teraz? Nie powiem. Myślę, że ta osoba, która wystąpi, zrobi to najlepiej. Jedno jest pewne. Nic nam nie zniknie. Przyszła pora na podróż po świecie prawdziwej magii w wykonaniu niesamowitego iluzjonisty Pawła Kwietnia. Jesteście gotowi? Odliczajcie razem ze mną. 5. Dobra, moment, to była próba generalna. 5. Wszyscy gotowi? 5. 4. 3. 2. 1. Cześć, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony iluzjonista Paweł Kwiecień, ale to już wiecie. A dzisiaj postaram się Państwa zabrać w podróż po świecie prawdziwej magii, ale w trochę niekonwencjonalny sposób, bo przez transmisję na żywo na portalu facebookowym Radia Zawiercie. Na sam początek zrobimy małą sztuczkę na rozgrzewkę, żeby troszkę się rozgrzać przed tym, co zaraz nastąpi, więc proszę wystawcie obydwie ręce przed siebie w ten oto sposób. Opuszczamy ręce na dół, do góry, na dół, do góry i tak trzymamy przez pół godziny. Żartowałem oczywiście. Wystawiamy ręce przed siebie z kciukami do góry. Obracamy je 180 stopni, czyli kciuki idą na dół. Krzyżujemy ręce i splatamy palce.
Jeśli macie koło siebie członka rodziny, sprawdźcie, czy ma dobrze ułożone ręce. To sprawdźcie, czy macie dobrze ułożone ręce. I na 3-4 obrócimy ręce w lewą stronę. 3-4. A tak jak mówiłem, to był efekt na rozrzewkę, więc przejdziemy dalej. A do kolejnego efektu potrzebuję tylko i wyłącznie tej oto magicznej czerwonej chusteczki. Za chwilkę ją umieszczę w mojej lewej dłoni. Ona na Państwa wirtualne, magiczne huchnięcie, dmuchnięcie całkowicie zniknie. Przekonajmy się zatem. Chusteczkę do mojej lewej dłoni. Proszę dmuchnąć, huchnąć. Świetnie, ale mocniej. I chusteczka całkowicie znika. Ale co by to była za iluzja, gdyby coś znikło, a się nie pojawiło, prawda? Dlatego także tutaj, o, chusteczka nam się pojawia. Okej, przejdźmy dalej. Mam przy sobie jeszcze jedną rzecz. Jest to taka mała czerwona piłeczka. Nie żartowałem, jest tutaj. Tylko muszę Państwu się przyznać, że troszeczkę zmaściłem, bo jestem gapą i powinienem mieć dwie. No i tej drugiej zapomniałem z domu. Dlatego postaramy się coś poczarować i przetniemy tą jedną na dwie magiczne czerwone piłki. Jedną umieszczę w mojej lewej dłoni, jak to było w przypadku chusteczki. A drugą do mojej prawej. I teraz chusteczka z lewej ręki do prawej. Dziękuję za te wirtualne brawa. Ale mam jeszcze coś dla Państwa przygotowane. Jest to taki czarny, magiczny worek oraz takie białe jajeczko. I to jajeczko umieszczę w naszej czarnej, magicznej torbie. Nie wiem, czy mi Państwo wierzą, czy nie, ale na pewno tutaj jest. Możemy zobaczyć. I teraz to jajko po raz kolejny, jak z chusteczką, zniknie. Na 3, 4 i ry. Możemy zajrzeć do środka. Nie ma. No ale tak z chusteczką, no powinno się pojawić, prawda? Dlatego wystarczy zrobimy magiczny układ taneczny. Puścimy lewą dłonią, zakręcimy prawą, raz jeszcze nad głową. I teraz wystarczy, że sięgniemy ręką do worka, a naszym oczom pojawi się magiczne, niewidzialne, a może i widzialne jajko, szanowni Państwo. Bardzo dziękuję. Widzę, że nasz czas antenowy powoli dobiega końca, więc mam dla Państwa jeszcze jedną rzecz przygotowaną. Tak, na ostudzenie tych emocji. Będzie to papierowa torba z pewnej sieci restauracji. Nie mówimy jakiej, bo nam za to nie płacą. I butelka szklana pewnego napoju, Coca-Coli. I teraz, na wielki finał ta butelka znika. Jesteście gotowi? Znaczy, że obrócimy raz palcem nad torbą i butelka całkowicie znika. Ale spokojnie, pójdziemy jeszcze dalej, obrócimy w drugą stronę i butelka nam się całkowicie pojawi. Bardzo Państwu dziękuję. Chyba się to Państwu do końca nie podobało, tutaj patrzę na moich współwykonawców i tak widzę, takie twarze są, no nie dowierzają, więc zrobię to raz jeszcze. Jest butelka. I na 3, 4 znika. Uprzedzając Państwa komentarze, nie trzymamy jej w lewej ręce. Lewa ręka jest pusta. A jak puszczę prawą, to stukę szkło. Nie żartuję oczywiście. Obrócimy w drugą stronę. I butelka nam się pojawia. To się Państwu nie podoba. Dobra. To na tym zakończymy. Bardzo Państwu dziękuję. Nazywam się Paweł Kwiecień, jestem iluzjonistą, a to była krótka podróż po świecie prawdziwej magii. Dziękuję, cześć. To był iluzjonista Paweł Kwiecień, wspaniały, jak zwykle utalentowany, nietypowo tym razem w Państwa domach poprzez kulturalny wieczór Radia Zawiercie. Przed nami teraz Ewa Olszańska-Rok, która wykona utwór Pukanie do Anny. Zapukali w drzwi Anny anieli. Anno, wychodź do Pana,
Nie mogę wyjść do pana, bo nie jestem odziana. Książę ma berło gorące i ogromny szmaragd na bucie. Spod książęcego berła nie potrafiłabym uciec. Zapukali w drzwi Anny diabłowie. Anno, staw się przed tronem, szatkim ze mnie zwleczone. Nie stawię się przed tronem. Pan ma oczy jak dwie planety, pan ma usta ze złota odlane. Ze wstydu bym umarła, nie stawię się przed panem. Zapukał w drzwi Anny kochany. Anno, czemu się kryjesz? I nim echo wołania przebrzmiało. Już miał Annę zarzuconą całą. Jak wianuszek na szyję, jak wianuszek na szyję. Dziękuję. To była Ewa Olszańska Rok w utworze Pukanie do Anny. Bardzo dziękuję za ten, mam nadzieję, wspólnie spędzony czas. Nie jest to wydarzenie typowe, jak zresztą można było zaobserwować, i tak jak na wydarzeniu typowym nie będziemy mieli okazji na scenie stanąć ze wszystkimi wykonawcami, ale zachęcamy do pozostawienia waszych reakcji w komentarzach. Na pewno miło będzie występującym, którzy pięknie śpiewali bądź pięknie prezentowali swoje inne talenty, przeczytać, jak bardzo się wam podobało, a mamy nadzieję, że się podobało. Bardzo dziękuję raz jeszcze, to był Kulturalny Wieczór Radia Zawiercie. Dziękuję za uwagę. Cieszę się, że chociaż na chwilę mieliśmy okazję w państwa domach zagościć. Mam nadzieję, że to nie po raz ostatni. Ja, Paweł Kmiecik, kłaniam się nisko. Do usłyszenia w Radiu Zawiercie i do zobaczenia.